Dawno, żeby nie rzec, bardzo dawno niewidziany gość w Cygańskim Lesie przy Startowej 13, trener Robert Kasperczyk w innym uniformie niż pamiętamy sprzed powiedzmy 8-9 lat. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Was, witam wszystkich kibiców bielskiej piłki na razie powiedzmy. Miłe to wspomnienia wrócić znowu do Bielska-Białej, do Cygańskiego Lasu, zwłaszcza, że z Twoją postacią, z Twoim nazwiskiem kojarzy się mnóstwo dobrych rzeczy w Bielsku-Białej. Nie ukrywam, że miejsce, w którym stoimy, miejsce, w którym się znajdujemy, jest dla mnie szczególne, dlatego że tutaj na obiektach rekordu rozpoczynaliśmy swoją przygodę ekstraklasową. Tutaj w hotelu, który jest po mojej lewej stronie, mieszkał mój zespół. Pamiętam, że graliśmy wtedy dwa mecze sparingowe, jeden z rekordem Bielsko-Biała, wygrany dosyć wysoko. I drugi, który w jakimś sensie był dosyć pamiętny, mianowicie przyjechała do nas IFK Żylina, która kilka tygodni później grała swoje pierwsze mecze w Champions League. I to nie był żart. Wtedy Beniaminek Ekstraklasy, to jest pod Beskidzie, wygrało 1-0 po bramce, o ile dobrze pamiętam, Damiana Chmiela. Ale bywało, że i w codziennej, zwykłej takiej treningowej pracy także gościliście tu w Cygańskim Lesie. Tak, to prawda. Nie mając swojej bazy, byliśmy zdani na łaskę naszych przyjaciół i nie ukrywam, że tutaj również wielokrotnie, szczególnie w okresie zimowym, odbywały się zajęcia treningowe, a także pomimo niewielkich gabarytów tego boiska, które za nami, mecze sparingowe. Pamiętam kilka z nich. Generalnie były one wygrane, te sparingi tutaj, natomiast wydaje mi się jednak, że na dzień dzisiejszy, patrząc na to, jak te sparingi wyglądały, że troszkę gabarytów temu boisku tutaj brakowało. Tyle o historii, a teraźniejszość to funkcja trenera, koordynatora szkoleniowa dzieci i młodzieży w Krakowi. Stąd Twoja obecność przy okazji zgrupowania młodych pasów właśnie w Bielsku-Białej. Tak, dokładnie. Jesteśmy tutaj jednym z roczników przygotowujących się do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U15. Gościmy tutaj, nie ukrywam, że troszkę wślizgnęliśmy się w termin, bo tutaj z tego co widzieliśmy było bardzo ciężko, ale dostaliśmy informację, że jest taka możliwość, szybko z niej skorzystaliśmy. Tym bardziej, że nie wiedzieliśmy, czy tak naprawdę ten dojdzie do skutku z racji pandemii i nie chcieliśmy niczego wcześniej planować, ale okazało się, jest to czwarty dzień już pracy tych chłopców, którzy tam za nami się pocą, bo byli już dzisiaj na porannych zajęciach, byli na basenie. Natomiast muszę powiedzieć, że nie jest to mój ostatni pobyt tutaj, ponieważ za kilka tygodni, niecałe dwa, przyjeżdża tutaj kolejna grupa, także nowa baza treningowa dla Krakowi nam się robi. W ślad za tym możemy spodziewać się przyjazdu ekipy Michała Probierza, że popuszczę wodze fantazji? Może tak, chociaż ostatnio taka zbitka była w zimie przed pandemią, w okresie przygotowawczym zimowym. Przyjechało do nas TS Podbeskidzie, na boisku AWF odbył się mecz w Krakowie, w którym zobaczyłem też kilka twarzy sprzed lat. Mecz wygrany, nomen omen, przez zawodników TS Podbeskidzie. Trenerze, wdzięczniejsza materia praca z młodzieżą czy z seniorami? Inna. Wydaje mi się, że dobrze, że ci chłopcy są w tym wieku, ponieważ pasja, taka duża dawka motywacji wewnętrznej, kompletnie niezwiązanej z materią, z jakimiś apanażami, z jakimiś gratyfikacjami pieniężnymi, stwarza jakby podwaliny ku temu, by powiedzieć, że to jest złoty wiek dla tych chłopców, prawda? Bo oni o takich rzeczach nie myślą. Natomiast proszę mi wierzyć, nawet trenujący tutaj obok nas seniorzy trzecioligowego rekordu są obiektem westchnień, a już nie wspomnę, ponieważ mamy bazę w tym samym miejscu, jak oni patrzą, można sobie tylko wyobrazić, na zawodników ekstraklasowej Krakowi, którzy dwa boiska obok odbywają swoje zajęcia, to jest ich marzenie. A wracając do pytania, zupełnie inna praca i kompletnie nieporównywalna. Pewnie nie doczekamy, a przynajmniej nie prędko, futsalowej konfrontacji rekordu z Krakowią. Zatem zapytam o Twoje przewidywania na ekstraklasową rywalizację pasów z Podbeskidzie. Po bardzo dobrych meczach będą to spotkania, które długo zostaną w pamięci kibiców. Niech tak zostanie. Pracuję w tej chwili tu, gdzie pracuję. Serce mówi jedno, rozum podpowiada drugie i niech tak zostanie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Nie ma za co. Pozdrawiam serdecznie.